Twoja telewizja. Mazowsze TV. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Dobra Wola w Błonie i świetlica terapeutyczna Dajemy Nadzieję. Jest to taka integracja dzieci chorych z dziećmi zdrowymi. Jest to też wyjście tych dzieci chorych do ludzi po prostu. Oni też potrzebują pokazać to, co potrafią najlepiej robić, tak? Nie tylko szpitale, nie tylko różne rehabilitacje, ale również też te dzieci potrafią manualnie robić dużo rzeczy. Emocji pokazują przez właśnie takie festiwale, różne takie kulturalne wyjścia, tak? Pokazują samych siebie. Centrum Kultury w Błoniu tętni życiem, odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, natomiast ten festiwal, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Dajemy Radość, jest należy do wyjątkowych. Wyjątkowych nie tylko dla Błonia, ale dla naszego powiatu i w ogóle dla naszego regionu. Przyjeżdżają do nas zespoły dzieci, młodzieży niepełnosprawne z różnego rodzaju świetlic. W tym roku przyjechało 9 zespołów z różnym rodzajem niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej, a także osoby niewidzące z lasek. Wiemy o tym, że w takim zespole bardzo trudno jest przygotować program. Tym bardziej dziękujemy wszystkim tym osobom, dziękujemy opiekunom, którzy przyjechali, którzy przygotowali dla nas niezwykłe widowisko. Gmina Błonie przywiązuje szczególną uwagę dla pomocy dla dzieci, osób, młodzieży niepełnosprawnych. Mamy w gminie Błonie cały system kształcenia dla tych osób, począwszy od przedszkoli integracyjnych, mamy szkołę integracyjną, mamy także gimnazjum integracyjne i oczywiście mamy także świetlicę Dobra Wola, która wpisuje się również w te przygotowania. Stąd pomysł takiego festiwalu akurat w Błoniu. Najbardziej dziękujemy właśnie burmistrzowi miasta Błonia, panu Zenonowi Reszce, całej radzie, pani Wandzie Wójcickiej, przewodniczącej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Staroście też bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc. I Centrum Kultury, panu dyrektorowi też serdecznie dziękuję za to, że nas przez 7 lat wspierają i są z nami. Twoja telewizja. Mazowsze TV.